Praktyczne wskazówki, część szósta. Potwierdzenia i triggery. Potwierdzenia i triggery są bardzo często mylone przez traderów, a jest to aspekt bardzo istotny, bo rzutuje bezpośrednio na to, w jaki sposób handlujemy i jaki jest wynik naszych transakcji. Czym jest potwierdzenie? Potwierdzenie jest to obiektywne odróżnienie sytuacji i wskazanie, czy faktycznie miejsce i czas jest odpowiednie do szukania wejścia. Innymi słowy, kiedy zbudowaliśmy swój system, powinniśmy coś takiego, co się nazywa prostolinijnie mówiąc checklistą. Jeżeli warunki, wszystkie z checklistą zostały wypełnione, możemy szukać wejścia w oparciu o nasz system. Potwierdzenie w ten sposób wygląda. Triggerem z kolei jest czymś zupełnie, jest coś zupełnie innego. Triggerem najczęściej jest wyodrębnione jeden lub dwa elementy w systemie, które są bardzo proste i popychają nas niejako do egzekucji tego, co już wcześniej ustaliliśmy. Czyli jeżeli rynek schodzi do ważnego miejsca i mamy strukturalne, tendencyjne potwierdzenie tego, że jest to dobre miejsce, jest ono bronione w jakiś sposób i faktycznie zachodzą warunki, które pozwalają nam na otworzenie tej transakcji, trigger, czyli najczęściej średnia krocząca lub inny drobny element w systemie, powinien popchnąć nas do tego, żeby faktycznie wyegzekwować wejście. Nie raz, nie dwa pewnie spotkaliście się z momentem, w którym mieliście fajną strefę, ale czegoś zabrakło, aby finalnie otworzyć transakcję i tylko widzimy, jak rynek nam odjeżdża, tym razem bez nas. Trigger powinien być takim właśnie wyodrębnionym elementem, który popchnie nas do tego, żeby faktycznie wyegzekwować to wejście.